8:25. W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj senacka komisja zarekomendowała Izbie przyjęcie przepisów bez poprawek. Nowela umożliwi powrót sędziom Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku, m.in. profesor Małgorzacie Gersdorf. Zmiany, jakie zaproponowali posłowie PiS-u, stanowią odpowiedź na zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja Europejska stwierdziła, że idą one dokładnie w kierunku, o jaki wnioskowała. Część adwokatów spodziewa się, że wyczerpie to oczekiwania europejskich instytucji, a w szczególności unijnego Trybunału. Mecenas Piotr Migaj przypuszcza jednak, że opozycja dalej będzie wykorzystywała tę sprawę do celów walki politycznej. Adwokat przytacza w tym kontekście wypowiedź przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny. Pan przewodniczący Schetyna powiedział, że tak naprawdę nie liczą się fakty, tylko liczą się intencje. Czyli to oznacza, że tak naprawdę idzie o politykę, a nie o faktycznie dokonane czynności. I odwracając tą frazę pana przewodniczącego Schetyny, można powiedzieć, że dla opozycji nie liczą się fakty ewentualnie dostosowania się do oczekiwań Komisji Europejskiej i ewentualnie Trybunału Sprawiedliwości, tylko liczą się fakty polityczne, liczą się intencje, czyli tak naprawdę intencja atakowania, czy też intencja walki o władzę. W połowie października unijny Trybunał zdecydował o zastosowaniu wobec Polski tzw. środków tymczasowych. Zawiesił tym samym stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku, którzy ukończyli 65. rok życia. Unijny Trybunał chciał, by ci sędziowie powrócili do pełnienia urzędu. Termin, do którego polski rząd miał się odnieść do zaleceń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, minął w poniedziałek. 6 grudnia ma zapaść wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki wytoczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła się kilkugodzinna rozprawa. Nie doszło do ugody. Lider Zjednoczonej Prawicy oraz były prezydent złożyli zeznania. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS-u jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Sąd zaproponował zawarcie ugody. Ponad dwugodzinne negocjacje w tej sprawie zakończyły się jednak fiaskiem. Dr Paweł Momro, politolog, zauważa, że ten spór ciągnie się już od 2 lat. W jego ocenie z upływem czasu będzie on jednak przygasał i przypominał kłótnię, która nie ma wpływu na bieżącą politykę. Dlatego też najlepszym wyjściem jego zdaniem byłoby zawarcie porozumienia. Lech Wałęsa nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do obecnych rządów, tak jak i Jarosław Kaczyński od wielu lat jest z byłym prezydentem skonfliktowany. Niemniej jednak nawet z tych scen sprzed sali sądowej można wyciągnąć, można dostrzec pewien sentyment, którym panowie z dawnych lat siebie darzą. I myślę, że najlepsze, co dla nich i dla opinii publicznej mogłoby się zdarzyć, to jednak dojście do jakiejś ugody i sprawiedliwe zakończenie tego sporu. Jarosław Kaczyński domaga się od Lecha Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma dziś przedstawić wyniki finansowe spółki za 3 kwartał tego roku. Poprzedni i obecny rok są dobrym okresem, generujemy solidne zyski, powiedział na antenie telewizji Trwam Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki. Grupa podejmuje kolejne nowe inwestycje mimo wahań cen surowców. Na te gorsze okresy spółka stworzyła tzw. fundusz stabilizacyjny. Jego dotychczasowy kapitał wynosi 1,5 miliarda złotych. JSW tworzy też drugi fundusz inwestycyjny, do którego wpłynęło już 300 milionów. Prezes Daniel Ozon poinformował także o rozmowach dotyczących przejęcia od zagranicznej spółki 2 kopalni. Jesteśmy w rozmowach ze spółką australijską, która posiada w Polsce 2 koncesje, obie na węgiel koksujący. Jedna na Śląsku, jest to potencjalnie kopalnia Dębieńsko, a druga kopalnia w Zagłębiu Lubelskim, tak zwana Jankarski, która też posiada w swoich zasobach pokłady węgla koksującego. To też jest w obszarze naszego zainteresowania. Aktualnie kończymy proces audytu tych zasobów, no i mamy w planach rozwój spółki w ścieżce szybszej niż tą, o której zakładaliśmy. Kopalnia Dębieńsko, chciałbym powiedzieć, że mogłaby produkować dodatkowe 3 miliony, 3,5 nawet miliona ton węgla koksującego rocznie. Kopalnia Jankarski nawet większe ilości.
Jastrzębska Spółka Węglowa obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Rocznie grupa produkuje 15 milionów ton węgla. To stanowi 1/4 całości polskiego wydobycia węgla kamiennego. JTSW jest też największym producentem węgla koksującego w Europie. Grupa zatrudnia 27 tysięcy osób. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpocznie się dziś 11. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Osoba Ludzka – Szanse i Zagrożenia. Dwudniowe spotkanie zorganizowano w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 40. rocznicę wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża. Kongres otworzy ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Patronat nad wydarzeniem objął ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego. W spotkaniu wezmą udział naukowcy z krajowych, jak i zagranicznych uczelni. Uczestnicy wydarzenia zgromadzą się też na modlitwie w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Transmisję poszczególnych punktów kongresu przeprowadzi Telewizja Trwam. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze pogoda. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północnym wschodzie. Na zachodzie oraz na wybrzeżu możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Lokalnie we wschodniej części Pomorza i Kujaw marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura od -2 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 7 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Pogórzu Karpackim porywisty południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1018 hektopaskali. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zagrożone muzeum. Powstające w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie ma zapewnionych środków na działalność na przyszły rok. Za chwilę muzeum może upaść, alarmuje dyrektor placówki Jacek Karczewski. Czy do akcji ratowania włączy się resort kultury? Szczegóły w naszym dzienniku. Złapani za rękę. Jeszcze nikt do tej pory pod rygorem odpowiedzialności karnej nie zeznał, że prawo podatkowe w Polsce pisali lobbyści. Zeznania Elżbiety Hojny-Duch, wysokiego urzędnika w rządzie Donalda Tuska, komentuje europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Zatrzymaj aborcję nie kiedyś, ale dziś. Czy polityczny spokój jest ważniejszy niż życie dzieci? Super armia dla super państwa. Paryż i Berlin forsują ideę sił zbrojnych Unii Europejskiej. Co ten pomysł oznacza dla Polski? W naszym dzienniku analiza doktora Krzysztofa Kawęckiego. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Minęła 6.11, w Radiu Maryja czas juczni. Dziś 23 listopada, piątek 33 tygodnia zwykłego. Korzystamy z tomu czwartego lub wydania skróconego i zaznaczamy sobie dzisiaj tylko dwa miejsca. Modlitwy rozpoczynają się w tomie czwartym na stronie 603, w wydaniu skróconym na 803 i zaznaczamy sobie tylko pieśń Zachariasza Szczęści Stałych w tomie czwartym, strona 498, w wydaniu skróconym 704. Albo wejść, on tam stoi. Witamy serdecznie księdza Michała i prosimy o prowadzenie modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wieczysta chwała niebiosów, bezmierna ludzi nadziejo, w jasności z Ojca zrodzony i Synu czystej Dziewicy. Stając w drzwi swą ręką, niech trzeźwy umysł się zbudzi,
by cześć należną mi dzięki zapałem Bogu oddawać. Promienna stała jutrzenka i nowy dzień zapowiada. Niech nocne znikną ciemności, a Ty nas oświeć swym blaskiem. Ten blask niech duszę napełni i mroki świata rozproszy. Zachowa serca w czystości do kresu życia naszego. Niech wiara najpierw zapuści korzenie w duszy spragnionej. Niech po niej wzrośnie nadzieja i wyda owoc miłości. O Chryste Królu łagodny, niech Tobie z Ojcem i Duchem podzięka będzie i chwała przez całą wieczność bez końca. Amen. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary na Twoim ołtarzu. Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybielają. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócę do Ciebie grzesznicy. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną. Boże mój Zbawco, niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, dary i całopalenia. Wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary na Twoim ołtarzu. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę. Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym, Boże Izraela i Zbawco. Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, okryją się hańbą i wstydem. Odejdą upokorzeni ci, którzy posągi bożków ciosali. Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie wstydu i hańby po wszystkie czasy. Tak bowiem Pan mówi, Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem. Który uformował ziemię i kształt jej nadał, który osadził ją mocno. I nie uczynił jej bezładną, lecz do zamieszkania ją przygotował. Ja jestem Pan i nie ma innego, i nie przemawiałem potajemnie w ciemnych zakątkach ziemi. Nie powiedziałem potomstwu Jakuba, szukajcie mnie na próżno. Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co jest prawdziwe. Zgromadźcie się i wyjdźcie, dołączcie się wszyscy, wy ocaleni spośród narodów. Nie mają rozeznania ci, co obnoszą drewno przez siebie rzeźbione. I modlą się do bożka, który nie może ich zbawić. Przedstawcie i dajcie dowody, a nawet zastanówcie się wspólnie. Któż to zapowiedział już od dawna i znowu teraz objawia? Czyż nie tym, który jest, ja jestem? Prócz mnie nie ma innego Boga. Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia poza mną nie istnieje. Nawróćcie się do mnie, by otrzymać zbawienie wszystkie krańce świata. Bo tylko ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgam na samego siebie. Z
moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo ostateczne. Przede mną się zegnie każde kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie. I powie, jedynie w Panu sprawiedliwość jest i potęga. Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, którzy Go nienawidzili. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weseliem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię. Albowiem Pan jest dobry i Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Z listu do Efezjan. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo w Tobie pokładam nadzieję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Pan lud swój nawiedził i wyzwolił. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan lud swój nawiedził i wyzwolił. Uwielbiajmy Chrystusa, który przez swój krzyż przyniósł ludzkości zbawienie. Zanośmy do Niego nasze prośby. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Chryste, Ty jesteś słońcem sprawiedliwości. Oświeć nas swymi promieniami i oddal od nas wszelkie złe uczucia.
pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Strzeż naszych myśli, rozmów i uczynków, abyśmy dzisiaj podobali się Tobie. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Odwróć se oblicze od naszych grzechów i zgładź wszystkie nasze nieprawości. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Przez Twój krzyż i zmartwychwstanie napełnij nas pociechą Ducha Świętego. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty rozpraszasz ciemności niewiedzy światłem Twojego słowa. Pomnóż w naszych sercach moc wiary, aby żadne pokusy nie zgasiły ognia, który zapłonął dzięki Twojej łasce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dziękujemy serdecznie księże Michale za prowadzenie modlitwy, za udzielone nam błogosławieństwo i serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać. Światła, ile życia w otwartej